Chodź, Baryłko, idziemy tutaj zobaczyć, czy jest nasza księżniczka. Dzień dobry, witajcie w niedzielę. Dzisiaj mamy 29 listopada. Idziemy zobaczyć, przywitać się z dziewczyną. O ile jest tutaj... nie ma koleżanki. Jeszcze chodźmy, zobaczymy. Tu podejdźmy. Ptaki na wysepce siedzą. No, muszę uważać, słuchajcie, bo wczoraj to się tak poślizgnęłam, że było o włos od kąpieli. Dobra, to może łatwiej nam będzie zidentyfikować białego łabędzia. Jest, siedzi tu na wyspie. Czy ktoś widzi naszą piękno-piórą księżniczkę Doris, czarną perłę, angielską lady? O, i ostatnio, Teresa, pozdrawiam cię. Taka fajna była propozycja. Poczekajcie, wyjmę telefon i zaraz wam powiem, a poczekamy sobie, może akurat podpłynie dziewczyna, bo to wam muszę powiedzieć, bo jest świetna propozycja. Już wam szukam. Dobra, mam. Słuchajcie, gwiazdozbiór łabędzia i najjaśniejsza z gwiazd w tym gwiazdozbiorze to jest Cygnus. Bardzo też mi się to podoba. A ja to jeszcze rozciągnęłam i odpisałam Teresie, że może być gwiazda Cygnusa. Czyli poczekajcie, bo już się zaczynam gubić. Piękno pióra, księżniczka Doris, czarna perła, angielska lady, gwiazda Cygnusa. Tak to jest z książęcymi tytułami, moi drodzy. Dobra, to ja myślę, że nasza gwiazda Cygnusa jest gdzie? U wędkarzy, ale tam nie widzę tego pana po drugiej stronie, gdzie zawsze u niego urzędowała. Już by płynęła raczej tutaj do nas. No dobra, to idziemy zobaczyć przy tym drugim pomoście. Już ją widzę, kochani. Dzień dobry, gwiazdo. Dzień dobry. Jaka cisza dzisiaj. Nie przywitasz się z nami? O rany. No co, no obraziłaś się pewnie za to, że powiedziałam wczoraj, że jesteś czarna małpa, tak? A wiesz co? To są maniery księżniczki. Dobra. Jak teraz to załatwić? To znaczy, chodzi mi o to, że jest mnóstwo gęsi. Ona je pewnie będzie odganiała. To ja jej po prostu wysypię tutaj troszkę. Dobra, dobra. Poczekajcie sekundę, zaraz to ogarniemy. O, tam im. Barek, odejdź, idź. Pszt, pszt, pszt. Idź, bo się ptaki ciebie boją. No ta pszenica jest super, tylko widzicie, że to tak tonie. Troszkę im na pomost tutaj wsypię. Ale was tutaj dzisiaj. O, nie wzięłam tego dużo, bo po prostu tak troszkę zawsze biorę. Proszę bardzo. Barek, Barek, czekaj, już idziemy. Barek to się strasznie nudzi, jak ja tutaj do ptaków przychodzę. No ale dzisiaj to mnie dziewczyna zaskoczyła. Ona ma dzisiaj taki humor jak pogoda. Takie mamy niebo. Ale chociaż tyle dobrego, że nie pada, nie leje. Proszę bardzo.
one sobie tutaj wszystko wyskubią elegancko. Moi kochani, niedziela. Wypiliśmy z Janiczkiem kawiczkę i jedziemy do sklepu. Musimy jakieś zakupy na cały tydzień zrobić. Także, wiecie, przyjemność wątpliwa nas czeka. Ale co zrobić trzeba. Jeszcze upiekłam ciasto wczoraj, nie nagrywałam wam już, bo było późno, z bananów, ale pyszny placek wyszedł, taki podobny w smaku trochę do piernika. Co ja chciałam powiedzieć? No tak, dzisiaj jest niedziela, to ten filmik zobaczycie prawdopodobnie w środę, bo w poniedziałek filmu nie będzie, we wtorek jest 1 grudnia? Chyba tak. To we wtorek będzie ten filmik świąteczny, tak jak wam obiecałam, zresztą już go widzieliście na pewno, jak to oglądacie ten. No i dalej zobaczymy, jak to tam będzie się toczyć coraz bliżej świąt. No niby mają lockdown znieść, ale wiecie, ograniczenia takie pozostają, że spotykać się nie możemy. Mieliśmy 5 grudnia iść do naszej przyjaciółki na urodziny, no niestety nie możemy, ponieważ w domach się nie wolno spotykać. Na święta mają nam troszeczkę poluzować, że będzie można z 3 gospodarstw się spotkać razem. Natomiast ogólnie to wiecie, spotkania takie, że można tylko na zewnątrz chyba w 6 osób. Wiecie, na spacer po prostu można iść w ten sposób, a w domu nie wolno, także... No i pewnie tak zostanie już na cały sezon. Dobra, idę dalej. Znaczy idę, wracam do domu i zakupy. Jedziemy się zorientować do polskiego sklepu, kiedy będą rybki. To znaczy wiecie, bo to tak u nas wygląda, że musimy zapisy robić na karpie. I już trzeba się zorientować, jak to wygląda, czy będą, czy nie będą. To znaczy na pewno będą, bo są co roku. Robimy zapisy i naprawdę to wszystko fajnie działa. Wiecie, potem się tylko jedzie odebrać rybki. Super. No dobra, zobaczcie, ile dzisiaj ptactwa, nie? Wczoraj było tak pusto. I tam dalej są też... Ale łabędzie razem nie pływają. Dzisiaj przynajmniej, a to może dlatego, że wiecie, księżniczka ma focha. Kochana, żegnam się z tobą. Jutro postaram się zajrzeć, chociaż nie wiem, czy się wyrobię, bo... wyrobię się, bo przecież i tak muszę z Barkiem przyjść. Dobra, kochana, jutro przyjdę po obiedzie. Trzymaj się, mała. Kochani, jesteśmy już po zakupach. Ja właśnie siedzę w aucie i czekam, bo Jan zatankował i poszedł zapłacić. Ale po prostu już w sklepach zaczyna się ruch przedświąteczny. Ponieważ wiecie, generalnie zakupy to jest sport narodowy Anglii. W Anglii i po prostu zrobiliśmy dzisiaj sobie już takie pierwsze wstępne zapasy, żeby nie trzeba było później wszystkiego naraz kupować, wiecie, jakieś przyprawy, kapusta, kiszona i tak dalej, ale po prostu aż boję się myśleć o tym, co będzie przed samymi świętami, także my tak zawsze sobie po prostu to organizujemy, żeby potem, wiecie, jak nie potrzeba, jest kolejka, to trudno, wychodzimy, już nie stoimy w sklepie, bo po prostu tego się nie da znieść. W marketach to potrafią być kolejki przez całą długość, wiecie, regałów, przez całe alejki, nie wiem, 100-200 metrów, trudno to określić. Idzie Jan, zapłacił, też przeszczęśliwy. Zakupów tyle zrobiliśmy. Zobaczcie, jaki szczęśliwy, że tyle kasy wydał na zakupy. Ja mówię, żeby zobaczyli, jaki jesteś szczęśliwy, że tyle kasy na zakupy poszło. Ale super, je ukończone zakupy dzisiaj. Perfekt. No, chociażbyś cześć ludziom powiedział, cały tydzień cię nie widzieli. Jesteś... To mnie nie widzieli, też kiedyście za mną. Oj. Ja właśnie mówię, że wracamy, zrobiliśmy takie wstępne świąteczne zakupy, bo potem to się tutaj dzieją takie rzeczy, kolejki kilometrowe, bo przecież zakupy przedświąteczne to jest sport, wiesz, sport narodowy Anglików, nie? Co tam jeszcze się stało?
nie zamknięta klapka od benzyny? Oczywiście. Dzień dobry, sklerozo. Wiecie, to już się demencja zaczyna. A mówią, że blondynki mają takie zagrania, co? Chyba mam coś z głową dzisiaj. Chyba zadowolenie z tych zakupów wojny. No ale mamy rybkę zamówioną już. Jeszcze nie wiadomo, czy przypłynie. No co? No co ma nie przypłynąć? Będzie rybka co roku. Przywożą wszystko w lodzie elegancko, także dajemy radę. No, mnie by przywiezli takie odpowiednie ryby, a nie jakieś czudli. Odkroję głowę, plątwę a budu z toho mít jednego paluszka do nosa. No, bo wiecie, Jan to tak robi rybę, że ja to w ogóle wychodzę, nie chcę na to patrzeć. Słuchajcie, bo ty ściągasz skórę, nie? Ściąga skórę, robi filety elegancko, potem to obsmaża, panieruje. No naprawdę to jest taki karpik, ale to jest robota dla chłopa, dla rzeźnika. No. Ale potem rybka dobra wychodzi. A, ze salatką, jajajajajaj. Tak, bo Czesi na Wigilię jedzą sałatkę warzywną, taka ich tradycyjna i karpik ziemniaczana, tak, sałatka. U nas jest trochę inaczej. Ale powiem wam, jedzą sałatkę z rybą, ale pierogi z kapustą też wpierniczają. A to jak? W jakim tempie? Ojajaj. To... No ale u was się pierogów nie robi, wy nie znacie pierogów, tak, ale Jan już się nauczył. Może gdzieś znają, no. Ja nie wiem, a tam u mnie w kraju nie. U ciebie nie robią, tak. Także kochani, mamy trochę zakupów, teraz jedziemy do domu to wszystko wypakować, ale najpierw co? Najpierw przed... O, kawiczka u Jeniczka. No nie było dawno kawiczki z Jeniczkiem. No, a do tego może dostaję i jakieś ciasto. Dostaniesz, bo ja już mówiłam, że mamy bananowe ciasto. No, ale może przy kawiczce powiesz na przyszły weekend, na co się szykujemy, czy nie powiesz? No, nie powiem, nie. Bo ja coś powiem i potem będę musiał, tak nie. Aha, no tak, no dobra. Nie. Bo to nie jest 100%, jo, czy w sobotę będę w robocie, bo dobrze, nie. Dobrze, dobrze, to Jan ma rację. Także kochani, żegnamy się z wami, dojeżdżamy do domu, musimy odpakować wszystko, no ale właśnie kawiczka, najpierw kawiczka. Zaraz przyjdzie pewnie od razu głodny Boczek, bo przecież jak zakupy, no to trzeba sprawdzić, co przywieźliśmy. Barek tak samo. Wiecie, wszystkie trzy nosy w torby wtedy wędrują i jest dokładna kontrola, czy czasem czegoś nie zapomnieliśmy. Ja tak samo, ale zgłodniałem. Już zgłodniałeś? No dobra. To do następnego łączenia. Moi drodzy, tak się prezentuje placek bananowy, który upiekłam. Prawda, że wygląda jak piernik i troszeczkę podobnie smakuje, ale słuchajcie, rewelacyjny. Tutaj wam pokażę w zeszycie, przybliżę, jakby kogoś interesowało. Mam nadzieję, że to się sfokusuje. Przepis na niego. 5 bananów, szklanka cukru, łyżka masła, cynamon, 1,5 szklanki mąki, 1,5 łyżeczki sody, jedno jajko. Czytam, bo nie wiem po prostu, czy to jest sfokusowane. Ubić banany z cukrem i masłem, dodać suche składniki, a następnie ręcznie ubite jajo. No i pieczemy w średniej temperaturze, czyli około 180 stopni, 40 minut. No ja piekłam godzinę, dlatego że to jest 2,5 porcji. Zwiększyłam proporcje, bo miałam banany, także można dodać orzechy, jakieś bakalie. Słuchajcie, prosty placek, zostają nam banany, można, wiecie, raz, dwa machnąć ciasto. Tak się prezentuje ciasto po przekrojeniu. No, jest takie sprężyste, mięciutkie, fajne. Takie, wiecie, ala placek dyniowy, ala piernik, a tak naprawdę to jest bananowy, ale muszę wam powiedzieć, że jakbyście komuś nie powiedzieli, że to jest z bananów, to by nikt nie uwierzył. Także moi kochani, smacznego, idziemy na kawiczkę. Kochani, mamy kawiczkę. Jan, jak tam oceniasz ciacho? Dobra, cisza jest, także wiadomo, ale chciałam wam pokazać, bo tutaj jeszcze jest jeden ochotnik. No. Poczekajcie, bo to jest dopiero ocena. Co? Nie? Nie może się zdecydować, bo ono pachnie cynamonem. Nie, no jednak dobre. Dobre ciacho, nie? Takie piernik, nie wiadomo. Fajnie, wilgotne. Ono jest wilgotne, fajnie. Doporuczuję wszem, protože to jest... Ale jest bardzo prosto do zrobienia, ale jest naprawdę dobre. Nie czuć, że to jest z bananów, nie?
Nie. Kompletnie. A zobaczcie, jakie u nas już się drzewko świeci. Zawsze nim choinkę ubierzemy, Jan się wścieka, że za dużo lampek, że nienormalna jestem. Ale ja to nim ubierzemy choinkę, to zawsze lubię już mieć takie lampeczki. Ja to zawsze mówię, że na te wieczory zimowe, jak jest ciemno, to jest taka lampka nocna. I tutaj też mamy lampeczki wiszą, a choinka to będzie kiedy? Kiedy po choinkę? No pojedziemy niedługo. W tamtym roku pojechaliśmy bardzo późno po choinkę. Kiedy to było? Który to był? No, tydzień wcześniej. Z tydzień wcześniej i słuchajcie, nic nie było, dlatego że Anglicy, tak jak wam w ostatnim filmiku, w przedostatnim pokazywałam w niedzielę, co mieliście filmik rano, to wam pokazywałam, że już są świąteczne dekoracje i oni ubierają choinki koniec listopada, początek grudnia i muszę wam powiedzieć, że po świętach zaraz już wyrzucają. Przed Sylwestrem, jak jest 24, oni obchodzą święta 25. 26 biegają po sklepach, bo są przeceny, a 27 już wyrzucają. Jeżeli mają żywe choinki, to już je wyrzucają, rozbierają. Także jest zupełnie inaczej niż u nas. I nie można wcześniej po prostu, wiecie, znaczy tak późno choinek kupować żywych, bo się nie dostanie, są przebrane. No mieliśmy bardzo poważny problem w tamtym roku. Także na pewno pojedziemy wcześniej, nie? Żeby możemy jechać, no, chyba zobaczyć. Będzie. Pojedziemy zobaczyć i zobaczymy, no. Czy taką ciętą weźmiemy, czy w ciętą doniczce. Wezmę, ciętą. Ale w doniczce to by w ogródku zostało. Mało to mamy śmieci. Nie. Ale nie. Cięta to będzie lecieć potem. No to będę leciała. Słuchajcie, to jest co roku awantura o to. Potem wyleci w ogniesku do powietrza. No to pójdzie, wiesz, no to będzie, to się nic nie zmarnuje, w razie czego to, wiesz, jak uschnie, nie, ciętą, to... Nie, ciętą. No. Dobra. Dobra, dobre ciasto. Mam cały czas wizję naszych zakupów, które stoją w kuchni, musimy je rozpakować. No daj spokojnie. Ciasto znika. A w ogóle muszę wam powiedzieć, że to jest taki ogromny ten placek. To nie jest do niedzielnej kawki, tylko to ma starczyć na cały tydzień. Żeby było do pracy. Nie ma takiej opcji. Co nie ma? W środę będę wymietona. Aha. Jakieś pytania macie? Będziesz musiała mafinki zrobić. Mafinki, no dobra, no to zrobię mafinki. Ale ten placek to jest hicior. Polecam wam, naprawdę. Kochani, łączę się z wami jeszcze raz. Już się taka ciemnica robi. Patrzę na zegarek, że jest w 3:30. Ogólnie to dzisiaj jest cały dzień ciemno. Więc zobaczcie, włączyłam sobie jeszcze tutaj światełka. One też są uruchamiane wtedy, kiedy się robią takie te krótkie, ciemne dni. To ja się śmieję, że to jest nasza palma świąteczna. Tak nam się rozrósł kolejny papirus. Już tylu znajomym go daliśmy, ciągle rozdajemy. Wszystkim się podobają, muszę jakoś zapanować nad nim, bo normalnie się palma robi. Światełeczka się palą i ja jestem wtedy przeszczęśliwa. Wiecie, ogólnie to my z Janem oboje jesteśmy piromani, także jak już nie ma takiego tego sezonu letniego i nie można rozpalać ogniska, to po prostu wtedy ja szaleję ze światełkami w domu i ze świeczkami i w ogóle bardzo lubię taki przytulny nastrój. Nie lubię takiego górnego światła, zawsze mnie wszyscy wyzywają, że jestem trolem. Ale jestem trolem, no. Trzeba, to zapalam światło. No, jak nie trzeba, to są lampeczki i światełeczka, tak? A w ogóle to chciałam wam powiedzieć, że siedzę i montuję, znaczy siedzę, leżę sobie i montuję dla was intro, które już wczoraj widzieliście. Jeszcze nie wiem, co ja z tego zmontuję, bo dopiero sobie zgrałam pliki i zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Zastanowię się. No tak, wiecie, wcześniej, od początku grudnia zaczynamy tak świątecznie, no ale w sumie ja pomyślałam sobie, że nie będę robiła intra na, wiecie, 2-3 dni świąteczne, tylko po prostu zrobimy sobie wcześniej, żeby taką fajną atmosferę wprowadzić. Wiadomo, że za jakiś czas będzie choinka, no tak...
w moim domu rodzinnym choinka była ubierana w Wigilię, ewentualnie jak babcia pozwoliła to dzień wcześniej, ale zawsze było to ubierane na ostatnią chwilę. Tak było w latach 70., 80., a potem to już tak się zaczęło od tego odchodzić i tak coraz wcześniej ta choinka była, coraz wcześniej i tak zobaczymy, jak w tym roku to pójdzie. Moi drodzy, łączę się z Wami, ponieważ generalnie to się chciałam pożegnać, bo za chwilę będzie zupełnie ciemno. Także myślę, że już wystarczy, troszeczkę na tym filmiku mieliście Jana, no wiecie co, bardzo mało jest teraz Jana, bo on ciężko pracuje, naprawdę nie ma go cały dzień w domu, pracuje również w soboty, ale obiecuję Wam, że w okresie świątecznym będzie go więcej, ponieważ my oboje mamy wolne, Jan to już chyba 18 grudnia kończy pracę i dopiero później idzie w styczniu. No ja chyba idę 23 grudnia ostatni raz do pracy i potem dopiero w styczniu, także fajnie, będziemy mieć przerwę, będziemy odpoczywać, zobaczymy, co tam się będzie działo w tym czasie. Także moi drodzy, serdecznie Was pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, ja się zabieram za montowanie intro, bo muszę mieć na wtorek gotowe. Także trzymajcie się moi drodzy i do zobaczenia w następnych filmikach. Popo!